W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. 2 lipca dojdzie do walki Władimira Kliczko z Davidem Hay. Panowie już od 2 lat próbują się spotkać w ringu, w końcu ma to się udać w lipcu. No jak wiemy, pan z Władimirem kiedyś się spotkał, to miało miejsce na ringach amatorskich. To może tak z archiwum niech nam pan przypomni trochę, jak ten pojedynek wyglądał, jak wtedy wyglądał Władimir Kliczko, jak jego boks wyglądał. No, była niesamowita możliwość spotkania się w Lidze Polskiej, ale akurat w momencie, kiedy Władimir przyszedł do Gwardii Warszawskiej, w tym momencie akurat rozbili jakby Ligę Polską na 2 części. Część południowa i północna. Także nie miałem akurat sposobności wtedy spotkać się z nim. Myślę, że byłaby to ciekawa wówczas potyczka, dlatego że ja przez 4,5 roku nie przegrałem walki w Polsce. No ale nie stało się to akurat w Polsce, stało się to na turnieju w Halle w Niemczech. Rok to był 96, czyli rok olimpijski. No walka była bardzo wyrównana. Przegrałem tę walkę 9-6, dostałem 2 ostrzeżenia za wpadanie głową. Wówczas za ostrzeżenie były 3 punkty dla przeciwnika, czyli dostał 3 punkty za 1 ostrzeżenie, za drugie również 3, czyli 6. Sumując jest 9 punktów. On dostał ostrzeżenie za trzymanie. Dzięki temu ja dostałem 3 punkty. Walkę przegrałem 9-6. Walka była trudna, z tego względu, że po prostu ciężko było dojść do niego. Niesamowity zasięg ramion, wspaniałe warunki fizyczne, bardzo dobra lewa stopująca u niego. Ale muszę się pochwalić, że do następnej walki już nie wystąpił, bo był porozbijany, miał porozbijaną prawą część twarzy, oko spuchnięte po moim lewym sierpowym. No szkoda, że nie wygrałem z nim, bo miałbym takiego super zawodnika na rozkładzie. Ale wygrałem z Sultanem Ibrahimowem, także też mogę się pochwalić.